Idea jest taka, że chcemy promować dobre wzornictwo i architekturę modernistyczną. A dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że Stalowa Wola jest to miasto, które powstało w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego od podstaw, tak jakby zupełnie na desce kreślarskiej, na podstawie takich dobrych wzorów projektowych, które wówczas były po prostu obowiązujące. I dlatego też Stalowa Wola może promować dobre wzornictwo, może promować architekturę modernizmu. Dlatego też idąc krok dalej, po prostu dzisiaj chcemy uświadamiać i tak jakby zaznajamiać z tym, co dzieje się dzisiaj współcześnie w architekturze, w projektowaniu, w designie. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że Państwa nie wystraszyła pogoda i przyszliście Państwo na nasz wspólny spacer. W ramach Dni Designu organizatorzy wymyślili taką akcję, żeby zrobić dwudniową wycieczkę po dawnej Stalowej Woli z szczególnym takim uwzględnieniem poszukiwania niuansów architektonicznych, które przetrwały do naszych czasów. A więc wyruszamy. Wycieczki pozwalają nam odkryć coś nowego, nowe elementy, na jakieś takie nowe właśnie perełki w tej architekturze, gdzie w codziennym spotkaniu z nią nie zauważamy. Dopiero przy właśnie takim spotkaniu, kiedy ktoś nam pokaże, kiedy ktoś nam przybliży, właśnie wówczas zwracamy na to uwagę. I to jest fajna rzecz. Mieszkamy tu, a nie wiemy, co fajnego tu jest i że jest to naprawdę ewenement właśnie na skalę kraju. Stalowa Wola, jak wiadomo, jest bardzo młodym miastem w Polsce. Jak stosunkowo niedawno odkryto, że w Stalowej Woli jest także coś wyjątkowego. Miasto było budowane w jednym stylu, w stylu, jaki wtedy obowiązywał, gdzie można znaleźć elementy i art deco, i modernizmu, i takiej architektury industrialnej, ale dbano o to przede wszystkim, żeby to było zbudowane perfekcyjnie. Ostatnio przyjęło się w Polsce używanie anglojęzycznej nazwy, czyli właśnie słowa design, ale tak naprawdę jest to to samo co projektowanie, czyli projektowanie najbliższego otoczenia człowieka, zarówno obiektów, które nas otaczają, mebli, czy produktów, których używamy na co dzień, ale także design dotyczy projektowania przestrzeni publicznej. Wzornictwo przemysłowe tak naprawdę jest tylko jedną z dziedzin designu i dotyczy produkcji na szeroką skalę, produkcji masowej, ale obok tego mamy także produkcję na mniejszą skalę, czy właśnie projektowania dla miasta, tak zwanego mebla miejskiego, które nie jest powiązane ze wzornictwem przemysłowym, więc można powiedzieć, że wzornictwo przemysłowe jest tylko jedną z dziedzin designu. Wielka krzywda, jaka designowi się stała, to jest to, że w takim potocznym rozumieniu design to są przedmioty drogie i dziwne. Design to nie tylko udziwnianie, to tak jak niektórzy myślą, to raczej rozwiązywanie problemów i robienie życia prostszym i łatwiejszym. Jeżeli popatrzymy na ikony designu, jako ogólne pojęcie design skandynawski, tam nie ma nic dziwnego. To jest wszystko bardzo proste, bardzo przyjazne, bardzo dobrze wykonane i takie, że trwa przez lata. To, że nie do końca wiemy, czym jest projektowanie, być może to niedobrze, natomiast takie wydarzenia jak to trochę prace projektantów przybliżają ludziom w Polsce i na Podkarpaciu. Przyjechałam tu dzisiaj, bo chciałam zobaczyć właśnie te wszystkie piękne rzeczy i dowiedzieć się o nich więcej. Jako student architektury w pewnym stopniu interesuję się również designem, jak i prawda wnętrzami, więc jakby takim moim obowiązkiem być może jest uczęszczanie na tego typu imprezy, żeby po prostu dowiedzieć się, co się dzieje, co się kiedyś działo, co się teraz dzieje w tym designie, prawda,
aby po prostu się uczyć między innymi od ludzi, którzy się na tym, prawda, już znają. Co mi się podoba? Generalnie jakby porcelana Ćmielowa, genialne projekty, bardzo mi się podobają. Przy okazji też maszyny łucznika też chwytają za serce, jakby zajmuję się na co dzień projektowaniem i szyciem ubrań, więc jakby są mi bliskie jakby w takim codziennym życiu. Jak się ma polski design? No, ja myślę, że lepiej i lepiej. Polski design po pierwsze ma bardzo dobrą tradycję. Ma, chociaż często sobie z tego nie zdajemy sprawy, że w czasach, kiedy na pewno nie można go było kupić, on jednak w Polsce powstawał i że lata 50., 60. i wcześniej lata modernizmu to były bardzo dobre lata dla polskiego projektowania. Ze współpracą między projektantami a przemysłem jest tak, że i jedni, i drudzy się muszą tego nauczyć. Jeszcze kilka lat temu nie było ścisłej współpracy pomiędzy projektantami a producentami, a przemysłem. Projektanci byli kształceni w sposób bardziej artystyczny niż projektowy. W związku z tym ich myślenie było skupione przede wszystkim na takim wyrażeniu artystycznej wizji, a potem jak trafiali do przemysłu, to się okazywało, że czegoś się nie da zrobić, dlatego że to jest technologicznie niemożliwe, albo że jest za drogie w produkcji, albo że jest za trudne, albo że coś tam. W efekcie pan projektant z panem producentem rozchodzili się niezadowoleni z tego spotkania. Dzisiaj jedni i drudzy rozumieją, że bez siebie nie mogą żyć. I stąd wystawa Polished Up, która pokazuje najlepsze rezultaty współpracy pomiędzy projektantami a producentami. To, co mamy na tej wystawie, to są w większości, w znakomitej większości to są rzeczy, które są produkowane, które są wprowadzone do produkcji, albo do seryjnej produkcji takiej fabrycznej, albo do produkcji krótkoseryjnej, ale też powtarzalnej. Na przykład te białe mebelki metalowe, meble ogrodowe i taka biała huśtawka, to są nowe, młode firmy, gdzie młodzi ludzie, którzy założyli firmy i zaprosili do współpracy projektantów, żeby razem robić nowe jakości. Grzejnik, który mamy tutaj, jest bardzo dobra firma produkująca grzejniki na Pomorzu, która co roku robi konkurs dla młodych projektantów i wdraża, nagrodą jest wdrożenie tego projektu. Producenci mają technologię, mają możliwości produkowania, wiedzą jaka jest ekonomia, wiedzą jakie są prawa rynku i powinni wiedzieć jakie są oczekiwania konsumenta. Ale to projektanci mają narzędzia do tego, żeby popchnąć to do przodu, bo to oni są uczeni ergonomii, oni są uczeni nowych technologii, oni wiedzą co w trawie piszczy, oni rozumieją trendy. Projektant musi mieć wiele umiejętności, a nie wystarczą umiejętności plastyczne. To są jedne z umiejętności, które musi zdobyć, musi posiadać, ale projektant musi też zdawać sobie sprawę z aspektów ekonomicznych, z aspektów marketingowych przy projektowaniu, ale także na przykład ekologicznych, bo dzisiaj nie można projektować bez oparcia o zrównoważony rozwój, to znaczy zastanawiając się nad tym, jakie będzie życie, kolejne życie tego przedmiotu, który projektant zaprojektuje. Więc ta wiedza projektanta jest bardzo szeroka, ona nie opiera się wyłącznie o aspekt plastyczny. Ja myślę, że takie miejsca jak Stalowa Wola, tu jest dobry grunt, dlatego że ta modernistyczna architektura jest, która myślę
tu jest niedoceniana, ale nawet jeżeli nie jest doceniana, to jest, to ona oddziałuje na ludzi, że jakaś harmonia przestrzenna i jakiś porządek przestrzenny wpływa na to, co ludzie robią, jakie podejmują decyzje estetyczne.